Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. Jesteśmy dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności. O, teraz dobrze widać, bo mnie coś tutaj źle nastawiłem. I właśnie za chwilę zacznie się projekt Akademia Stronienia Tego Prawa dla Organizacji Pozarządowych. Jest to europejska... Może pan powie, jaka to organizacja organizuje. Dzień dobry. Panu, może pan się przedstawi. Jest mi bardzo miło państwa powitać na szkoleniu poświęconym ekonomicznym aspektom stanowienia prawa. Jest to program, który realizujemy z Fundacją INPRIS. Jest on współfinansowany ze środków unijnych. Celem naszego dzisiejszego spotkania będzie poszerzenie państwa kompetencji w zakresie stanowienia prawa. Wierzymy głęboko, że dzięki naszemu szkoleniu udział w debacie publicznej będzie pełniejszy. Będą mieli państwo okazję usystematyzować, uszeregować wiedzę, która jest na styku ekonomii i prawa. Ja nazywam się Michał Janowicz, jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i w instytucji WISE Europa jestem odpowiedzialny za prowadzenie tych szkoleń. To wszystko, jeśli chodzi o wstęp dotyczący podstawowej informacji na temat szkolenia. Natomiast w tym miejscu chciałbym poprosić państwa o przedstawienie tak oficjalnie swojej historii i oczekiwań co do dzisiejszego szkolenia, głównych obszarów, które by państwa interesowały. Może zacznę od pana. To ja nazywam się Agnieszka Kuszewicz, pracuję w Fundacji Instytut Metropolitalny jako kierownik biura. Okay. Od szkolenia nie mam jakichś sprecyzowanych oczekiwań. Jezu. No dobrze, to wszystko, tak? Tak. Okej, okay. Może pana? Nie, po kolei, ja okay. Na końcu. Dobrze. Agnieszka Fiszka-Burzyszkowska, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodniopomorski. Jestem skarbnikiem, więc te sprawy ekonomiczne są dla mnie bardzo ciekawe, istotne, jakby też nowy temat, bo do tej pory zajmowałam się zupełnie inną tematyką. Jestem po Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej i teraz też studiuję na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. To dwa fakultety? No, teraz już doktorat. O, to jeszcze lepiej. Dobrze. Dzień dobry, Alicja Lobcida, jestem prezesem Gdańskiej Fundacji Wody. Fundacja zajmuje się organizacją szkoleń zawodowych dla kadry ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej. Ze względu na specyfikę naszej działalności działamy na rynku, więc od szkolenia oczekuję takiego uporządkowania wiedzy, pozyskania najnowszych informacji na temat tego, co się dzieje w świecie marketingu i ekonomii. Tak, żeby móc to wdrożyć do mojej fundacji. Dziękuję. Dzień dobry, Sławomir Ziembiński. Może się trochę dalej odsunęło. Jestem prezydentem Fundacji Gospodarczej Bezrobotnym Sław Polwona na przedsiębiorczość Gdańsk-Bydgoszcz, która działa już 14 lat. Jest to fundacja, która pomaga ludziom, szczególnie na rynku pracy bezrobotnym, ale też pomagamy firmy własne otwierać. I takie wiele firm już powstało dzięki naszej fundacji. Działamy, jak mówiłem, w 14 województwach. Mamy też projekt budowy dużego żaglowca, na którym chcemy założyć szkołę, korsarską szkołę pod żaglami, żeby szkolić młodzież i edukować też dorosłych w tematyce morskiej. Też mamy projekty, że tak powiem, no, historii kapłów gdańskich, rozsławianie. No, ja też często jestem widoczny jako czerwony korsarz w Gdańsku na różnych spotkaniach, imprezach. A tutaj, na tym szkoleniu, no, oczekuję większej wiedzy na temat właśnie, prawda, możliwości pozyskiwania środków finansowych na różne projekty, no bo to się trochę trudno przebić przez te wszystkie uwarunkowania, które dzisiaj tworzą te fundusze unijne i władze. I jeszcze mnie interesuje też temat zmiany prawodawstwa dla organizacji pozarządowych, no bo jak tu mówiłem wcześniej, to zrobiono 1%, prawda, z pożytku publicznego organizacji. No, tych organizacji, z tego co wiem, tylko jest 10% z wszystkich działających w Polsce. A pamiętam dawne czasy historyczne, kiedy to była Liga Kobiet i to była tak zwana, czy Liga Obrony Kraju, to były tak zwane wyższej użyteczności publiczne organizacje, które miały przywileje. Dzisiaj te przywileje mają organizacje z 1%. Dlaczego? Dlatego, że jak na przykład chciałem dostać komputery od banku, żeby założyć dla ludzi 50+ szkolenia na komputerach,
to bank powiedział, że zmusi centralę się w Warszawie zapytać, a centrala Warszawa powiedziała tak, no przekażę te komputery, ale organizacji, która ma 1%. No moja nie ma, fundacja jest normalną fundacją, nie z 1%. I to są takie jakby już uwarunkowania takie, które ograniczają jednych przeciwko drugim, prawda? Nie można tworzyć prawa, bo jest takie prawo w tej chwili postanowione, że jakieś selekcjonuje się na lepsze i gorsze organizacje, co kiedyś było za komunistycznych czasów. Dzisiaj wróciliśmy do tego, co historia kołem zatoczyła i podobnie już jest z 1%. Także ja bym chciał właśnie dowiedzieć się, co my możemy jako działacze organizacji pozarządowych zrobić, żeby to prawo zostało zmienione na korzyść organizacji pozarządowych. To by było na tyle. Rozumiem. Najbliżej tego, co wydaje mi się, są z panu w stanie zaoferować, jest taka dogłębna analiza rynku pracy. I jeden z modułów, które dzisiaj będziemy realizowali, jest temu poświęcony. Jest dużo danych związanych z informacjami, które myślę mogą być przydatne z punktu widzenia pańskiej działalności, albo przynajmniej pokażą szerszą perspektywę. No ale zacznijmy od teorii, zacznijmy od historii ekonomii. Pierwsza część jest poświęcona ekonomii i gospodarce. Część teoretyczna, z której będziemy mieli okazję się zaznajomić poglądowo z głównymi nurtami ekonomicznymi, które kształtowały ekonomię od powiedzmy czasów zamierzchłych do współczesności. Będziemy mieli okazję również poznać, w jaki sposób myślą ekonomiści, jakie są podstawowe zagadnienia ekonomii, na które ta nauka próbuje sobie odpowiedzieć. No i myślę, zacznijmy. Czym jest i co głosi ekonomia? Tutaj Państwo widzą różnych prominentnych ekonomistów na przestrzeni ostatnich 250 lat historii. Oni wszyscy w jakiś sposób definiują ekonomię. Od góry mają Państwo Adama Smitha, ojca współczesnej ekonomii, który tą naukę definiował jako naukę prowadzącą do badania nad naturami i przyczynami bogactwa narodów. Następnie mamy Adama Marshalla, twórcę szkoły neoklasycznej, która była rozwinięciem, kontynuacją szkoły, którą rozpoczął Adam Smith. Oczywiście w dalszej części rozwiniemy jego poglądy. On tą naukę definiował w trochę inny sposób, naukę dotyczącą tego, w jaki sposób ludzie działają, żyją, myślą w codziennym życiu gospodarczym. Kolejne postacie, już to definicje są bardziej współczesne, z którym bliżej do tego, jak realnie, faktycznie w tej chwili patrzymy na gospodarkę. Tutaj mam Paula Samuelsona, pierwszego amerykańskiego noblistę. On z kolei ekonomię definiował jako obszar badań dotyczący decyzji społeczeństwa w kontekście dóbr rzadkich, będących w niedoborze zasobów w stosunku do wytwarzanych produktów. No i tutaj mamy bardzo również prominentnego ekonomistę, twórcę, wydaje mi się, nawet dwudziestokrotnie wznawianego podręcznika do ekonomii, Gregory Mankin. Ja również jako student miałem okazję z tego podręcznika się uczyć. On z kolei definiuje ekonomię jako formę pewnej analizy tego, w jaki sposób społeczeństwo zarządza rzadkimi zasobami. I łącząc to wszystko w całość, co prawda ekonomia w tej chwili bardziej zbliża się właśnie w kontekście swoich zagadnień badawczych do próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zarządzamy rzadkimi zasobami, ale te wszystkie definicje są jakby do siebie komplementarne, w związku z tym mają Państwo okazję poglądowo popatrzeć, jak one ewoluują, natomiast w całości możemy powiedzieć, że każdy z nich miał na jakimś poziomie rację, w związku z tym z jednej strony faktycznie ekonomia zajmuje się badaniami bogactwa narodów do dzisiaj, mówię o życiu gospodarczym, to zarówno w skali mikro, mezo, czyli w takiej środkowej, na takim środkowym poziomie analizy, jak i makro. No i przyjmuje silne założenia ograniczoności zasobów. Chociaż w tej chwili są już nurty ekonomii, które starają się badać ekonomię w kontekście zasobów nieograniczonych. To jest tak szybkim tytułem wstępu, czym zajmuje się ekonomia.
Jakie sumy pod... Przepraszam, może ja zakończę już ten reportaż. Dalej pojedziemy już bez kamery. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, prezydent Fundacji Sław Pod dla Was z Gdańska, z Europejskiego Centrum Solidarności. Dziękuję bardzo.